myślę, że w okresie Wielkiego Postu i w okresie paschalnym wielu ludzi, jak ufam, będzie mogło przeżyć tę tajemnicę z pomocą tego misterium, które dzisiaj zostanie otwarte, rozpoczęte. Abyśmy wracali do tych źródeł, które są źródłem nie tylko nas jako chrześcijan, ale źródłem również nas jako Polaków, państwa polskiego. Na różne sposoby Bóg przemawiał do człowieka, a był czas, kiedy przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy pokoleniem, które opowiada tę historię w zupełnie nowy sposób. Zabieramy naszych zwiedzających w podróż w czasie do Jerozolimy z I wieku. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest partnerem tego projektu. Jest to nie tylko wspaniała lekcja historii, ale też pomoc, aby zrozumieć kontekst tych czasów, w których żył i nauczał Jezus. Mam nadzieję, że będzie to dobre narzędzie ewangelizacji i dla niektórych impuls, aby zobaczyć Ziemię Świętą własnymi oczami. Jest zaproszenie dla tych, którzy, jeżeli byli w Ziemi Świętej, niech wrócą, niech zobaczą tą wystawę i na pewno dla nich to będzie niesamowitym uzupełnieniem, myślę też i wzruszeniem, żeby jeszcze raz przeżyć to, co przeżyli, czego może nawet nie przeżyli w Ziemi Świętej, a z drugiej strony dla tych, którzy chcą pojechać do Ziemi Świętej, to będzie niesamowite przygotowanie, wyobrażenie o tym, co mogą w Ziemi spotkać. Ta wystawa daje młodym ludziom zwłaszcza możliwość poznania Pana Jezusa w oparciu o historię, w oparciu o fakty, w oparciu też o dzieła ewangelizacji. Każdy, kto obejrzy z pewnością, postawi sobie to pytanie, kim dla mnie jest Jezus Chrystus.